Jesteśmy już dosłownie chwilę przed gigantyczną galą Clash at the Castle, która może obrócić WWE do góry nogami. Jednak do tego czasu mamy jeszcze kilka tygodniówek, które będą starać się podbudowywać olbrzymi już hype. Niestety jednak można powiedzieć, że ostatnie SmackDown było jednym z gorszych show od momentu przejęcia władzy przez Triple H'a. Jednak nie zmienia to faktu, że dalej było co oglądać. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto plusy i minusy WWE SmackDown z 26 sierpnia. Plus i minus Happy Corbin kontra Ricochet. Pomimo tego, że dostaliśmy walkę osób, które co jakiś czas zderzały się ze sobą, to choć tutaj była jakaś tam historia. Po nieudanej walce o pretendenta Ricochet i Corbin postanowili wyrównać rachunki i dostaliśmy fajną walkę Half-Flyera i Powerhouse'a. Panowie dostali ponad 10 minut czasu antenowego i można powiedzieć, że nie były to najgorzej wykorzystane minuty na tym show. Problem jednak jest taki, że to była po prostu walka. Może się czepiamy za bardzo, jednak wydaje mi się, że tego typu zestawienie, nieważne jak dobrze wypadnie, po prostu jest przejedzone. Szkoda, że są niestety informacje o przełożonym drafcie, ponieważ tygodniówki, a już szczególnie SmackDown, przydałaby się roszada. Plus podbudowa Drew. Podczas nadchodzącej gali Clash at the Castle zobaczymy mega starcie i pytanie brzmi, czy to będzie koniec Romana jako mistrza? Czy Drew wreszcie stanie na szczycie i dostanie swój, powiedzmy, WrestleMania moment? Na dany moment ciężko jest to obstawić, jednak podbudowę, jaką z pomocą filmików otrzymał Drew na tej tygodniówce, było bardzo, ale to bardzo dobra. Pokazanie jego wzlotu jako The Chosen One, wielkiego upadku, czyli zwolnienie z WWE, jednak najważniejszym było odbicie się od dna, czyli powrót do WWE i możliwe, że za chwilę stanięcie na szczycie. To wszystko sprawia, że walka nabiera nowych kolorów, ponieważ tak wielka historia stoi za osobą, która może być podwójnym mistrzem federacji. Plus promo Kariona Crossa. Tutaj wydaje mi się osobiście, że Triple H za szybko coś zrobił. Cross zadebutował atakując Drew przed jego walką z Romkiem. Jednak teraz Cross został odcięty od tej sprawy. Tak, dalej w promach mówi o Drew, jednak no nic więcej. To dobrze, ponieważ to oznacza, że on jest następny w kolejce do rywalizacji z Drew po Clash at the Castle. Jednak teraz nie wpychają go na siłę, aby nie uszkodzić walki o tytuł. Wiecie, to trochę taka sytuacja z Charlotte Flair podczas WrestleMania 35. Cross będzie main eventem. Jednak dobrze, że w pory zwolnili i nie pchają go do programu na siłę. Minus kobiecy tag team match. Oj. Od samego początku patrząc na skład można było się spodziewać, w sumie to tak naprawdę niczego się nie spodziewać. Nie ma tutaj tag teamu, za którym stanie publiczność, są to dosłownie resztki dywizji kobiet. Turniej o tytuły tag team się rozsypał po dwóch kontuzjach, więc nawet tutaj nie miało nic większego sensu, ponieważ patrząc na pierwsze finalistki i tak wiemy, kto wygra cały turniej. Kobiety już kompletnie się nie zgrały, cztery teamy to jednak było tutaj za dużo, ponieważ był to jeden wielki clusterfuck. Mam nadzieję, że nic się nie stało Nikki po tym supleksie, ponieważ wylądowała ona bardzo brzydko na swojej nodze. Choć była widoczna później podczas segmentu na zapleczu, to nadal mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Triple H musi zrobić kilka zmian w gimmickach tych pań, ponieważ inaczej dalej nikogo to wszystko obchodzić po prostu nie będzie. I nie jest to wina pań, chociaż niektóre z nich mają trochę mniejszy ring skill. To po prostu wina tego, że nikt nie miał na nich pomysłów i publiczność ma po prostu wywalone. Plus segment Sheamusa i Guntera. Właśnie tak podbudowuje się walkę o tytuł midcardowy na nadchodzącej gali. Dwóch facetów, którzy są znani z tego, że się świetnie biją, zapowiadają, że będą się świetnie bić. Według mnie niepotrzebne to zamieszanie z Buczym i Ludwigiem, ale to tam już tam mała strata. Sheamus kontra Gunter to spokojnie będzie jedna z najlepszych walk na tej gali i pytanie brzmi, kto będzie mistrzem? Gunter ciągnie dalej panowanie jako mistrz, czy może jednak Sheamus zdobywa tytuł i zyskuje miano Grand Slam Champa? Zapowiada się to po prostu idealnie i fajnie, że od WrestleMania 37 tytuł IC będzie broniony podczas gali pay-per-view, czy premium live event, kto jak woli. To jest gwarancja jakości, więc piszcie w komentarzach, kto według was będzie mistrzem interkontynentalnym po Clash at the Castle. Plus segment Romana i Samiego. Kolejny raz widzimy pewne zmiany, które zachodzą w stajni Bloodline. Roman otwiera się na Samiego, który zresztą pomógł mu tydzień temu, a Usos odwrotnie. Albo inaczej, Jay odwrotnie, ponieważ Jimmy nie ma z samym problemów. Czy to zapowiada lekkie pęknięcia w zbroi Bloodline? Pomimo tego, co widzieliśmy w main evencie i o czym za chwilę zresztą i powiem dalej, wydaje mi się, że tak, widzimy właśnie podwaliny pod pierwsze poważne problemy w szeregach Bloodline. I chyba najwyższy czas, czyż nie, zdominować oni WWE. Za tydzień Roman będzie świętował 2 lata z tytułem. Najwyższy czas na zmiany i właśnie początek końca Bloodline będzie jedną z najlepszych zmian, jakie SmackDown może dostać. I pomyśleć sobie, że w środku tego wszystkiego jest Sami Zayn. Plus i minus kolejna walka tag teamowa kobiet.
Czas na walkę półfinałową, która ponownie od początku miała jasnego zwycięzcę. Natalia i Sonia po prostu dostały walkę, bo ktoś musi przepchnąć Aliję i Raquel do finału. Zresztą, gdzie była Alija podczas tej walki, ja mam pytanie. To wyglądało, jakby jej nie było tam non-stop, ale no, mniejsza z tym. Ta walka była lepsza od tego, co dostaliśmy wcześniej, jednak nadal nie było tu nic wybitnego. Niestety, ale tego możemy się spodziewać po Natalii, Sonii i szczególnie Alii. Raquel była tutaj najlepszym ogniwem i to pokazała. Szkoda tylko, że w finale są skazane na porażkę. Minus New Day i Viking Raiders. I ciągniemy to dalej. Jest to prawdopodobnie najdłuższa rywalizacja na SmackDown i pomimo tego, że mamy tam New Day, to niestety ludzie mają po prostu dość. Za tydzień zobaczymy ich walkę bez zasad, jednak już teraz wiele osób uważa, że coś tam będzie takiego, co przyciągnie tę walkę na Clash at the Castle. Pytanie tylko po co i tak naprawdę komu to potrzebne? To story już dawno się znudziło. To story od początku nie miało większego sensu przez booking Wikingów. Tak, ten booking się poprawił, zgadza się, ale bez zmian to nadal to samo story, nic więcej. Czas to skończyć i czas wreszcie zacząć podbudowywać pretendentów pod Usos. Plus Drew McIntyre kontra Sami Zayn. Tak samo jak powiedziałem ostatnio na Raw, lepsza podbudowa jest po dobrej walce niż po bezmyślnym squashu. Prawda jest taka, że za czasów Vince'a McIntyre rozwaliłby samego po kilku sekundach i mamy wielką podbudowę pretendenta, czyż nie? Jednak teraz dostaliśmy walkę, całkiem dobrą zresztą, i Drew i Sami wyszli na tym bardzo dobrze. Widać było lekkie przebłyski samego, które sprawiały, że się człowiek myślami cofał do samego z NXT, jednak na to jeszcze pewnie poczekamy. Panowie dali kawał dobrego wrestlingu, jednak oczywiście walkę wygrać mógł tylko Drew. Plus zakończenie show. Tak, tak, mamy kolejne wmieszanie się Bloodline i wszyscy na jednego. Jednak tutaj podbudowuje to Drew, który teraz musi stanąć przeciwko całej grupie, a nie tylko Romkowi. Jego walka na Clash at the Castle pomimo braku stypulacji będzie na podobnych zasadach przecież, dlatego jeśli mu się uda pokonać Romka, to wygrane będzie miało jeszcze większe znaczenie. Gorzej, jeśli WWE jednak planuje obronę Romka, wtedy sytuacja wygląda trochę dziwnie. Jednak nie zmienia to faktu, że im bliżej gali na wyspie, tym lepiej Drew się prezentuje i tym więcej ma szans na zdobycie Undisputed WWE Universal Championship. Podsumowując, jak powiedziałem na wstępie, chyba najsłabsza tygodniówka od przyjęcia sterów przez Triple H'a. Nie oznacza to jednak, że nie dostaliśmy czegoś dobrego. Wrestling stał na okej poziomie, pomijając niestety walki kobiet. Segmenty nie były ani dobre, ani złe. Jednak co zrobiła ta tygodniówka dobrze, to podbudowało nadchodzące show, a to zawsze na plus. Ciężko jest utrzymać poziom tygodniówki przed tak wielką galą, więc przynajmniej hype na same show jest coraz większy. Moja osobista ocena tej gali to 6 na 10. Lekki spadek jakości, jednak najważniejsze, że podbudowujemy hype na zbliżające się show. A wy, jak oceniacie ostatni odcinek SmackDown w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Oczywiście jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za pomoc w rozwijaniu tego projektu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.